Wieczne bezpieczeństwo wierzących. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony, to jest to, czego uczy nas Biblia, Pismo Święte. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to jesteś raz na zawsze zbawiony, bezpieczny w Chrystusie. Raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie. I kolejny werset, który nam o tym świadczy, to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Widzimy wyraźnie, jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Przez co? Przez wiarę ku zbawieniu. Zbawienie jest przygotowane, aby było objawione czasu ostatecznego. Zatem pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset. Którzy mocą Bożą strzeżeni są przez wiarę ku zbawieniu, gotowemu objawić się w czasie ostatecznym. Ten fragment mówi o tym, jak Bóg zarezerwował dla wierzącego dziedzictwo w niebie i że jest on zachowany dla niego na ziemi mocą Bożą. Aspektem zbawienia, o którym tu mowa, nie jest zbawienie duszy, gdy wierzy się Ewangelii, ale raczej zbawienie, jakie wierzący otrzymuje na końcu ścieżki, kiedy Pan przyjdzie w czasie pochwycenia, wybawi nas z tego świata zepsucia, zabierając nas do domu, do nieba. O czym między innymi możemy przeczytać w Rzymian 13 rozdział, Rzymian rozdział 13. Werset 11. A to wiedząc czas, że przyszła godzina, abyśmy się już ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. A także 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 9 werset. 1 Tesaloniczan, 5:9. Gdyż Bóg przeznaczył nas nie na gniew, ale na pozyskanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A także list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 28. Mówi nam to następująco. Taki Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Jest to miłosierdzie, którego szuka każdy trzeźwy chrześcijanin. Możemy potwierdzenie tego znaleźć w Judy 21 wersecie. Siebie samych w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Także ten werset z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, werset 5, wyraźnie stwierdza, że aż do tego momentu jesteśmy utrzymywani mocą Bożą. Więc jeśli jesteś zbawiony, jesteś raz na zawsze zbawiony, kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. I nie ma już żadnej świadomości grzechów, jak mówi nam Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 2. I możesz być tego pewny, jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, jesteś raz na zawsze zbawiony. Jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. To gwarantuje, że wtedy będziesz raz na zawsze zbawiony.